Starożytny Rzym to nie tylko potężne imperium, potężne państwo, ale także społeczeństwo, ludzie, no i kultura. Takimi przedstawicielami kultury starożytnego Rzymu, tutaj mamy, to są właśnie między innymi ci mężowie tutaj przedstawieni, ale jednym z nich jest Wergiliusz, którego pewnie niektórzy kojarzą z piosenki Ojciec Wergiliusz uczył dzieci swoje, tak? Miał ich wszystkich 123, piosenka czy rymowanka. To jest nieważne. Napisał on Eneidę. I Eneida, może zapiszemy sobie Eneida. Eneida był to epos narodowy starożytnego Rzymu, opowiadający historię Eneasza, czyli praojca tak, Romulusa, założyciela Rzymu. Wzorowana ona była na Iliadzie i Odysei Homera. Poza tym mieliśmy Horacego jeszcze. Horacy był poetą, napisał satyry, w których wyśmiewał wady ludzkie, ale nie obrażał ludzi, tylko wyśmiewał jakby takie wady. W humorystyczny sposób je przedstawiał. Także pieśni. Tacyt był historykiem. Napisał on Roczniki i Dzieje, stąd mamy też dużą wiedzę w ogóle o Rzymie. Cyceron. No, Cyceron był mężem stanu, filozofem, prawnikiem, członkiem senatu. Zawdzięczamy mu wiele jakby mądrości tamtych czasów. No, niestety on został z czasem zamordowany za swoją krytykę wobec Marka Antoniusza. Liviusz, to jest W, Liviusz, też był historykiem i dzięki niemu on spisał dzieje Rzymu od 753 roku do końca I wieku przed naszą erą. 753 roku przed naszą erą, po prostu od założenia miasta Rzym. I dzięki niemu między innymi znamy legendę o założeniu Rzymu, którą mogliśmy sobie opowiedzieć w jednym z poprzednich filmików. Ale oprócz tego Rzym także cechowały wielkie osiągnięcia prawne. Najbardziej znanym osiągnięciem jest prawo 12 tablic. Możemy je sobie zapisać. Prawo 12 tablic. Wzięło się ono stąd, że wcześniej w Rzymie, to jeszcze w okresie Republiki, panowało prawo niepisane. I często arystokracja je nadużywała. No i postanowiono spisać prawo. No i właśnie wystawiono je wtedy w mieście Rzym na 12 tablicach. Stąd się wzięła ta nazwa. I jest ono jakby, w ogóle prawo było dziedziną chluby starożytnego Rzymu. No i to wiele aspektów rzymskiego prawa tak naprawdę są fundamentami dzisiejszego prawa europejskiego. Takie rzeczy jak prawo nie działa wstecz, czy musi być wysłuchana zawsze druga strona, to tak naprawdę ugruntowało dopiero państwo rzymskie i jego kodyfikacja prawa. I a propos jeszcze prawa, z czasem powstał też kodeks Justyniana I Wielkiego. Ale no, on powstał już po upadku Cesarstwa Rzymskiego, bo Justynian Wielki był już cesarzem bizantyjskim, dlatego o nim nie będziemy tutaj dużo mówić. Więc na razie można sobie tylko zapamiętać, że było coś takiego jak kodeks Justyniana Wielkiego. Innymi osiągnięciami Rzymu były jakby osiągnięcia technologiczne, i tutaj na pewno akwedukty, tutaj jest jeden akwedukt z Francji, akwedukty były rzeczą naprawdę znamienitą, pozwalały one dostarczać po prostu na zasadzie konstrukcji mostów, pozwalały dostarczać wodę do różnych miast. No i także w miastach rzymskich warto wspomnieć, była kanalizacja. No były jak na tamte czasy, były naprawdę rozwinięte. I charakterystyczna była także budowa łukowa w architekturze rzymskiej. No także oczywiście drogi rzymskie, które ciągnęły się przez całe imperium, łatwy przemarsz wojsk, a także handel. Co ciekawe, tak naprawdę drogi rzymskie były w czasach ich świetności były wypukłe po to, żeby woda, która padała po prostu na te drogi, spływała na bok. Co ciekawe, one tak naprawdę to jest parę warstw i one miały jakby solidną zaprawę. Jak widzimy,
funkcjonują aż po dziś dzień. No nasze tak czasem jednego lata nie wytrzymają, nie? No, a tutaj widać, no, zrobili to Rzymianie porządnie. Także wszelakie amfiteatry, tutaj mamy amfiteatr najbardziej znany, amfiteatr Flawiuszów w Rzymie, wybudowany w I wieku naszej ery. On dopiero na nazwa Koloseum przylgnęła w VII wieku. No i był on najbardziej znany z oczywiście walk gladiatorów, często jest też kojarzony z mordowaniem chrześcijan. Prawdopodobnie nawet odbywały się na nim bitwy morskie, ale to odbyło się tylko, jak już to parę razy w historii całego imperium. Była to naprawdę olbrzymia budowla, tak jak na tamte czasy. Osiągnięcie techniczne niesamowicie, miał nawet zsuwany dach, no niestety liczne trzęsienia ziemi, a z czasem także rozbiórki przez lud. Potrzebowano cegieł na budowę kościołów i podobnych. No niestety zostało Koloseum dość mocno, jak na dzisiejszy stan nie jest taki super, nie? Jak tutaj widzimy tą ścianę, to jest, no, jest dość mocno zdewastowane, ale ogólnie amfiteatry były dość powszechne we wszystkich miastach prowincjonalnych były. A co ciekawe, Rzymianie strasznie się fascynowali tą kulturą grecką, ale o ile w Grecji aktor to był, można powiedzieć, taki ktoś, no to w teatrze rzymskim aktorzy to byli tylko i wyłącznie niewolnicy. I myślę, że to sobie taka ciekawostka, warto zapamiętać. No i oczywiście łaźnie publiczne. Tutaj widzimy łaźnię zachowaną do dziś, łaźnię w Bath w Anglii. Łaźnie publiczne były dobrym sposobem zachowania ogólnie higieny w miastach i braku szerzenia się epidemii. Ludzie także mogli pogadać o różnych sprawach biznesowych. Były to takie miejsca także właśnie spotkań towarzyskich. Ciekawe jest też całe życie mieszkańców Rzymu, bo tak naprawdę o tym się rzadko mówi, ale przepaść między niższymi warstwami a wyższymi była ogromna i z czasem, z rozwojem państwa rzymskiego tak naprawdę tylko i wyłącznie się powiększała. Arystokracja żyła naprawdę dostojnie. Miała ona olbrzymie wille, czasem nawet po kilka will w różnych częściach imperium. Sobie podróżowała statkami na podróże, jadła no niesamowicie dużo i tak naprawdę co chciała. Rzymski posiłek składał się, znaczy rzymskie jedzenie składało się z trzech posiłków, było śniadanie, drugie śniadanie i taki późniejszy obiad. Często ten obiad się przewlekał aż do wieczora. Kupowano wymyślne prezenty sobie nawzajem, kochankom, żonom, mogły to być egzotyczne zwierzęta, domy miały być okazane, były taką inwestycją reprezentacyjną, wspaniałe ogrody, wielkie rzeźby, a w tym czasie taki przeciętny Rzymianin tak naprawdę żył w olbrzymiej biedzie. Co ciekawe, jak można było poznać łatwo zwykłego Rzymianina od takiego arystokraty? No, zwykłemu Rzymianinowi śmierdziało z ust. Dlaczego? Bo Rzymianie bardzo lubili czosnek. To jest bardzo ciekawe. Rzymianie bardzo lubili czosnek, uważali, że bardzo im smakuje, no i przez to, no oczywiście odkażali się w dobry sposób, to jest ważne, ale no im śmierdziało z ust, tak delikatnie mówiąc. Ubodzy także często nawet jedli stojąc, co nam się wydaje teraz nieprawdopodobne. Najczęściej załatwiali się w latrynach publicznych. No ich posiłek taki dzienny to była może jakaś ciecierzyca, trochę mąki, tak jak wspomniałem, czosnek. Co ciekawe, niewolnicy, sytuacja niewolników w starożytnym Rzymie, która z czasem doprowadziła na przykład takie znane dość powstanie 73 do 71 przed naszą erą. Mieliśmy, zapiszemy sobie tylko hasłem Spartacus. Mieliśmy stłumione oczywiście powstanie niewolników w Rzymie, które z czasem mogą nawet zagrazić Rzymowi. No, niewolnicy byli traktowani dosłownie jak nic. Koszt niewolnika był tak naprawdę kosztował tyle, ile jakieś przedmioty takiego użytku.
dość powszechnego. No i niewolnik był dosłownie niczym. Można było handlować, wymieniać, jak się zużył i tym podobne, ale tylko utrzymanie niewolnika było drogie, no bo wiadomo, trzeba go jakoś wyżywić, leki i tym podobne. I dlatego no, ubodzy nie decydowali się na niewolników, ale tak naprawdę ich cena nie zabraniała im ich kupować, bo naprawdę byli tani. Jeszcze jedną z takich ważnych rzeczy, oczywiście aspektów Rzymu, to religia. I tutaj widzimy Panteon od środka, który się zachował jako jedna z niewielu budynków, jeden z niewielu budynków do teraz w stanie prawie idealnym, z betonową kopułą, bo tutaj warto wspomnieć, że Rzymianie nie tyle wymyślili beton, bo beton został wymyślony jeszcze w Asyrii, ale oni wymyślili wodoodporny beton. No i ta kopuła jest właśnie całkowicie odlana z betonu. No i Panteon była to świątynia wielu bóstw. Jakby kult rzymskich religii, od początku były to religie głównie rolnicze lub takie domowe, ale zawsze religia zakładała, że każdy człowiek ma jakby w swój taki boski element, tak nazywali to Rzymianie geniusz. I najważniejszymi bogami była Trójka Kapitolińska, i tutaj sobie zapiszemy, był to Jowisz, Junon i Minerva była odpowiednikiem greckiej Hestii. W ogóle dużo bogów było oczywiście zaczerpniętych od Greków. Jowisz, na przykład Zeus, czy Neptun, Posejdon, ale jakby to była ta Trójka Kapitolińska. Taką znaną też boginią była właśnie Vesta, a przepraszam, się pomyliłem. Vesta była odpowiednikiem Hestii, nie Minerva, nie Minerva, to jest mój błąd. Vesta była odpowiednikiem Hestii i Vesta miała oczywiście swoją świątynię w Rzymie, ale miała Vestalki i to były takie kobiety z znamienitych rodów, które miały się trzymać zasad czystości, no ale strasznie karano. Jeśli Vestalka właśnie dopuściła się no, właśnie obcowania z mężczyzną, to na przykład ją zamurowywano żywcem, tym podobne ciekawe, wymyślne kary. Co jeszcze w Rzymie były ważne dość wróżby, na to zwracano uwagę. Nawet jest taki czasownik, wiecie, w języku angielskim, auspice, i on pochodzi od słowa wróżenia, od wróżenia, znaczy kiedyś znaczył wróżenie z lotu ptaków. I wiąże on się właśnie z rzymskim auspicjum, czyli po prostu rytuału wróżenia z lotu ptaków. To można sobie zapamiętać, że auspic. Oczywiście teraz znaczy trochę coś innego, ale właśnie pierwotnie kiedyś używano go w tym znaczeniu. Był tak, że z czasem wprowadzono oczywiście kult cesarza i rodziny, jako że cesarz miał. To się jakby wyszło z tego geniuszu, tak z czasem wyewoluowało, że w sumie cesarz też może być bogiem i tym podobne, no i to takie już dziwne sprawy się zaczęły. Później jakby te religie zostały zastąpione oczywiście przez chrześcijaństwo, które stopniowo jakby ewoluowało. Znaczy, ogólnie jakby tamten teren, ten rzymski, był dość taki piętnowany, bo w latach 66-73 naszej ery została zburzona świątynia jerozolimska i w latach 132-135 mieliśmy wypędzenie Żydów, zaczęła się tak zwana diaspora. Tutaj warto pamiętać, skąd się w ogóle ci jakby Żydzi wzięli w całej Europie później, ale wracając do chrześcijaństwa. Oczywiście chrześcijaństwo, religia, myślę, że prawie każdemu znana. Jakby było to tak naprawdę spełnienie obietnic ze Starego Testamentu Żydów. Przyszedł Mesjasz, czyli Jezus Chrystus, który zginął na krzyżu i po 3 dniach zmartwychwstał, i jakby ci, którzy nie uwierzyli w jego zmartwychwstanie, to są, można powiedzieć, znaczy zostali dalej Żydami, a ci, którzy uwierzyli, przechodzili na chrześcijaństwo, się konwertowali, ale z czasem po Soborze Jerozolimskim zatwierdzono, że także inni nie Żydzi mogli przechodzić na chrześcijaństwo. Wcześniej tylko Żydzi. I tutaj się przyczynił bardzo dużo do tego Paweł z Tarsu. Tutaj znany taki dość święty właśnie misjonarz. Jeden z apostołów zresztą.
No i jakby to chrześcijaństwo stało się takim dość zagrożeniem dla boskiej pozycji cesarza, dlatego cesarze starali się z tym walczyć. No i ale jakby już w 313, znaczy tam to podpalenie Nerona, znaczy podpalenie Rzymu za czasów Nerona zrzucono na chrześcijan, później były te opresyjne ich mordowania, za czasów Dioklecjana wielkie prześladowania i w 313 Konstantyn Wielki, to jest dość ważna data, w 313 roku mamy edykt mediolański. Edykt mediolański. Który jakby zrównuje prawa religii chrześcijańskiej razem ze wszystkimi innymi. Konstantyn Wielki wydał go dlatego, bo w 312 przed pewną bitwą ukazał mu się Chrystus i to on tę bitwę wygrał i uznał, że to jest po prostu znak, a w 392 roku mamy zakaz pogaństwa, znaczy religii pogańskich. Zapisujemy sobie zakaz pogaństwa po prostu. Czyli mamy tak naprawdę chrześcijaństwo zdobywa znaczącą rolę w cesarstwie rzymskim. Chrześcijanie się gromadzili oczywiście na początku w takich małych gminach, którymi zarządzali biskupi. No i z czasem jakby wiadomo się rozprzestrzeniali. Mieliśmy biskupa Rzymu, który stał się później papieżem i tak dalej, ale jakby na chrześcijaństwie się nie skupiamy. Myślę, że w większości to jest historia znana. A także podział tutaj, jeszcze szybko, podział społeczeństwa rzymskiego za czasów Republiki. Mieliśmy tak naprawdę z czasem trzy klasy. Mieliśmy plebejusze, o których sobie mówiliśmy, ta warstwa najbiedniejsza. Mieliśmy ekwitów i patrycjuszy. Patrycjusze, arystokracja, a ekwici pojawili się oni dopiero około III, II wieku przed naszą erą i trudzili się oni takimi rzeczami jak usługi, górnictwo. Ogólnie były to rzeczy, które patrycjusze uważali za niegodne ich i dlatego tak nimi trochę pogardzali. Tak naprawdę była to klasa z czasem bardzo bogata. Jakby ekwici. Ekwici, trzeba pamiętać, też byli taką dość siłą nabywczą, oni też posiadali dużo niewolników, no ale jakby patrycjusze ich tak, no nie lubili, uważali, że to nie są godne zachodu rzeczy. Tutaj, a za czasów cesarstwa mieliśmy jakby już taki podział, co narysowałem piramidkę, mieliśmy cesarza i jego rodzinę, honestiores i humiliores. Honestiores, wzięło się to od łacińskiego honos, czyli urząd. Byli to senatorzy, ekwici i dekurioni. I to były po prostu klasy, które sprawowały urzędy. A dekurioni to były takie elity miast po prostu prowincjonalnych. A na dole humiliores, od humus, czyli ziemia. To był plebs, niewolnicy i wyzwoleńcy. Jeszcze mówiąc o społeczeństwie starożytnego Rzymu, warto wspomnieć, że kobiety tak naprawdę cieszyły się tam dość dużą swobodą. Znaczy były tam, powszechne były rozwody, taka niezależność kobieca. No i czasem też kobiety tak naprawdę sterowały państwem, a cesarze nie mieli nic do gadania. One jakby ciągnęły sznurki. A ten zakres społeczeństwa zakończył w 212 roku naszej ery cesarz Karkala, nadając wszystkim prawa obywatelskie. No i zapamiętajmy sobie, że Karkala nadaje wszystkim prawa obywatelskie. Za to problem niewolników, tutaj mamy problem klasowy, problem niewolników rozwiązano właśnie na zasadzie kolonatu i było to po prostu oddawanie ziemi małym takim drobnym dzierżawcom, w zamian po prostu zapłacenie czynszu jakiegoś w gotówce lub naturze, oczywiście chodzi tutaj o jakieś zbiory, a nie jakieś inne tak rzeczy. No i oprócz tej gotówki i zbiorów, także niewolnik musiał, znaczy ten drobny dzierżawca musiał tam przez parę dni pracować u swojego szefa. No i to tyle na dziś. Dziękuję.